Dzień dobry, witam serdecznie. Przyszedł czas profesjonalnej księgowości. Takim zdaniem zaczął mój gość, dzisiejszy gość, jedną z naszych rozmów. I to jest coś, co spowodowało u mnie pewne przemyślenie do tego, aby szerzej porozmawiać o księgowości, czyli o tym aspekcie, który często jest dla nas tym językiem niezrozumiałym. I właśnie dzisiaj o tym, co to jest księgowość, jakimi narzędziami usprawniać księgowość oraz jak spowodować, że dział księgowości porozumie się w tym samym języku z działem zarządzającym. Porozmawiam dzisiaj z Grzegorzem Wicher, prezesem zarządu firmy Nominus. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry państwu. Zapraszam państwa serdecznie do rozmowy. Będzie na pewno ciekawych wątków i obiecuję, że będziemy dzisiaj rozmawiać w tym samym języku. Czy to jest ten sam język? Jak pan dzisiaj nazywa księgowość? Czym jest dla pana księgowość przede wszystkim? Czy to jest takie moje doświadczenie dosyć ciekawe, bo przed chwilą żeśmy rozmawiali o tym i ja pamiętam, że jak pierwszy raz się spotkałem w ogóle z księgowością, to nie rozumiałem w ogóle, o czym ci ludzie opowiadają. I jakby na dzisiaj księgowość, tą, którą my próbujemy przekazywać, to jest taka księgowość, która porozumiewa się ze swoim klientem czy ze swoim usługodawcą językiem dla niego zrozumiałym. No, trudno oczekiwać, żeby prezesi zarządu uczyli się ustawy o rachunkowości, bo nie taka jest ich rola. Więc chodzi o to, żeby znaleźć coś na wzór tłumacza, który przetłumaczyłby ten zawiły język księgowości, różnych przepisów księgowych na zrozumiałe hasła dla ludzi, z którymi jakby współpracuję. No właśnie, bo to jest tutaj też bardzo ważna kwestia, żeby znaleźć pewnego tłumacza. Natomiast pan zaciekawił mnie też jedną kwestią. Powiedział mi pan przed którąś z naszych tych rozmów, że pan był kiedyś tą osobą, która nie rozumiała tego języka, więc postanowił przejść na tą drugą stronę i przetłumaczyć ten język księgowy na język właścicieli, prezesów, dyrektorów, kierowników. Jak to się stało, że dzisiaj pan jest w stanie takim językiem właśnie opowiedzieć, co się dzieje w księgowości? To znaczy, rzeczywiście tak było. Tak jak wspomniałem, no, księgowość jest niezbędna do prowadzenia każdej firmy. Ja w swoim czasie zarządzałem takim dosyć dużym biurem rachunkowym, które szybko rosło. Mieliśmy oprócz tego jeszcze kilka innych firm. I myśmy mieli raz w miesiącu takie spotkania, gdzie ci ludzie przyjeżdżali, wszyscy z branży księgowej i około księgowej i finansowej. Ja byłem prezesem zarządu i to były takie spotkania, w których uczestniczyło 25-30 osób z tej kadry kierowniczej. I po drugim czy trzecim spotkaniu ja wyszedłem z tego spotkania i tak sobie pomyślałem, że siedziałem 6 godzin na spotkaniu, na którym oni mówili po polsku, ale ja kompletnie nic nie jarzyłem z tego i nie rozumiałem, o czym oni opowiadają, bo mówili wskaźnikami, pokazywali mi tabele, których ja nie rozumiałem. Na następnym spotkaniu, kiedy spotkanie się odbywało, ja powiedziałem, kończymy z tą rozmową, że musimy wyprodukować takie narzędzia, które dla przeciętnego zarządzającego firmą będą zrozumiałe. Dla mnie nie jest istotne, jak się to przemiele przez tą maszynę jakby księgową, dla mnie jest istotne to, co wychodzi na końcu. Dla mnie taką inspiracją był McDonald's. Ja obsługiwałem McDonalda i możecie państwo wierzyć albo nie, ale McDonald's na całym świecie, jego sprawozdanie kontrolingowe to jest format A4. Oczywiście pod spodem można dojść do sedna, do pojedynczego dokumentu, ale to był taki wzór. Tą formatkę A4 mógł czytać człowiek, który zarządzał McDonald'em, a zapewniam, że nie byli to ludzie, którzy mieli dużą wiedzę ekonomiczną, księgową, ale ona właśnie, jej prostota mnie zachwyciła, bo chodziło o to, żeby ktoś, kto zarządza firmą, miał informacje do zarządzania firmą, a nie do tego, ile zapłaci podatku czy ZUS-u. Dokładnie, więc tu powstaje takie pytanie, czym dzisiaj dla pana jest księgowość? Jak pan dzisiaj definiuje to pojęcie właśnie z perspektywy przedsiębiorcy i tej osoby, która zarządza dzisiaj firmą Nominus, ale z drugiej strony był też osobą, która z takimi problemami, z takimi wyzwaniami się zmagała, żeby zrozumieć tą definicję i żeby zobaczyć, co tam w środku się kryje? Czy księgowość, jakbyśmy spojrzeli na to tak na zimno, to jest pewien zbiór danych, który do firmy wpływa. To są najczęściej dane cyfrowe. I teraz cała rzecz polega na pewnym sposobie uporządkowania tych danych. To, co się dzieje w tej chwili w większości firm, to jest tak, że to jest porządkowane jakby w ramach takiej ustawy, która mówi, że musimy wyprodukować rachunek wyników i musimy zrobić bilans na koniec roku. I mniej więcej te firmy tak funkcjonują. Co to znaczy? To znaczy, że jest to trochę taka w tym takim najbanalniejszym układzie, bo tak nie zawsze jest oczywiście, to by znaczyło, że mamy dwa wory, mamy wór kosztów, mamy wór przychodów i to nie do końca się dużo różni od takiej książki przychodów i rozchodów.
Otóż te dane przy pewnej dozie pracy, wzajemnego zrozumienia i zrozumienia potrzeb można pokazywać i prezentować w sposób inny. I to w taki sposób, który jest przydatny do zarządzania firmą. Ponieważ księgowość dla mnie jest pewnym narzędziem do tego, czy pewną maszyną, która dopiero powinna dawać informacje zarządzającym, jakie decyzje strategiczne podejmować w firmie. Jak budować budżet, jak optymalizować koszty, jak budować strategię marketingową w oparciu o marżę na poszczególnych produktach, albo jak kreować strategię sprzedaży w oparciu o wyniki poszczególnych sprzedawców ogólnopolskich. Obsługujemy firmy, które, czy to firmy handlowe, czy firmy produkcyjne, dla których ta księgowość pod tytułem rachunek zysków i bilans, no nie ma znaczenia. One są, oni je mają po miesiącu, jest to ważne dla banków. Często też te firmy mają jakby takie trochę domorosłe narzędzia. One próbują często w jakichś Excelach, w różnych sposobach no, szukać tych rozwiązań pseudokontrolingowych, bym powiedział. Czasami jak ja wchodzę do firmy, to widzę, że tam ci ludzie bardzo chcą, ale nie mają jakby po drugiej stronie partnera, który no, odpowiedziałby na to zapotrzebowanie zarządu. No bo tutaj pan dosyć wyraźnie zaznacza, że te liczby, które pojawiają się w dziale księgowości, nie są tylko liczbami, które powinny się świecić na zielono bądź na czerwono, tylko są realnymi liczbami, które mogą pomagać w funkcjonowaniu firmy i należy się nauczyć ich czytać tak, aby bezpośrednio, nawet miesiąc w miesiąc, móc je wykorzystywać do pewnych działań w firmie i usprawniać działania w firmie. Jakie więc zatem narzędzia możemy wykorzystywać, żeby być może nauczyć się potrafić czytać te liczby, być może usprawnić odczytywanie tych liczb, czy w ogóle odczytywanie dokumentów księgowych? Jakimi narzędziami możemy usprawniać księgowość w firmie? Znaczy ja powiem tak, nie chcę mówić o księgowości, bo księgowość w sensie księgowania dokumentów sobie poradzi. I to jest ta część księgowości, o której ja nie chcę mówić, bo ona jest dla wszystkich jasna, prosta i tu nie ma co dyskutować. To, co jest problemem, albo to, co powinno być wykorzystane, że tak powiem, w księgowości, to, że jakby proces księgowania powinien być trochę odwrócony. Czyli najpierw powinniśmy zapytać właściciela albo prezesa, co tak naprawdę, jakie informacje, nie księgowe, tylko jakie informacje w firmie ekonomiczne są dla niego istotne i dopiero pod to opomiarować w odpowiedni sposób firmę, bo to opomiarowanie pozwoli jakby tak w taki sposób szufladkowy wrzucać poszczególne koszty właśnie w te miejsca, w księgowości, które później są odtwarzane w narzędziu jakby kontrolingowym. Tu nie ma jednej recepty. Tu księgowość musi się... My jesteśmy trochę takim tłumaczem pomiędzy księgowością, nasza firma, a właścicielem, ponieważ my poznajemy cykl technologiczny, jeżeli to jest firma produkcyjna na przykład, poznajemy zapotrzebowanie tego zarządu, jakie on informacje w związku z tym potrzebuje i dopiero pod to ustawiamy całą księgowość. Sama księgowość, jako rozumiany dział księgowości, jest najprostsza. Bo to jest ułożenie pewnych standardów, pewnych procedur, przełożenie to państwu, działowi księgowości i on potem już to robi, tak? Controlling z kolei, który robimy co miesiąc, on tak powinien się jakby odbywać, no daje nam możliwość obserwowania pewnego procesu. To jest trochę, tak jak ja ostatnio mówiłem, trochę taka podróż, bo jeżeli ten controlling i mamy te dane referencyjne co miesiąc, no to potrafimy zobaczyć, skąd my idziemy, w którym miejscu jesteśmy tak naprawdę w firmie i potrafimy zaprojektować jakąś przyszłość tej firmy, prawda? Ale w oparciu o dane referencyjne i w oparciu o tą samą metodologię. I tu jest jedna ważna rzecz, o której ja chciałem powiedzieć w tym, że jeżeli firma się decyduje na taką pracę, to ta praca nie może być powierzona informatykowi czy księgowym w firmie, czy dyrektorom ekonomicznym. Ponieważ jeżeli narzędzie ma być wyprodukowane dla zarządu, to zarząd musi po części wziąć w tym po prostu udział, bo to ma być dla niego narzędzie. Jeżeli to będzie robił informatyk, to będzie narzędzie zoptymalizowane pod informatyka. Jeżeli to będzie robiła księgowa czy dyrektor ekonomiczny, to będzie to zrobione również pod niego. To jest troszkę taka nasza edukacja. My się edukujemy firmy, ale ten właściciel czy prezes musi się przynajmniej w tych podstawowych zakresie wyedukować w tej metodologii, żebyśmy znaleźli wspólny język. Wnioskuję tutaj, że ważny jest ten podmiot zewnętrzny, żeby on potrafił doradzić, a nie jednostka w firmie, no bo tak jak pan tutaj mówi, ten podmiot zewnętrzny jest w stanie na firmę spojrzeć przez szerszy obrazek, niż jeżeli miałby to wykonywać jakiś podmiot w firmie, czy to dział zarządzający, czy to dział księgowy, czy to dział IT, no bo on jednak ten obrazek ma w jakiś sposób zawężony.
On ma zawężony, jak pan wie, ja jestem z wykształcenia psychologiem, ja nie jestem, ja się uczyłem jakby w Turnie, więc te procesy psychologiczne, które zachodzą, one są dla mnie niezwykle interesujące i one, mi się wydaje, są często zaniedbane. Pierwszym takim, taką jasną dla mnie sprawą jest to, że księgowa zawsze będzie miała ten umysł ściśle analityczny. I to jest główna zapora dla tych przedsiębiorców czy dla prezesów, no bo oni myślą w kategoriach syntetycznych, tak? Gdyby prezes miał każdy bilans w cudzysłowie swojego pomysłu zamknąć na zero, to często te firmy by nie powstały. Tu się mentalnie to nie zamyka. I teraz wstawienie jakby kogoś z zewnątrz, kogoś, kto zna z jednej strony firmę, zna jej zapotrzebowanie i zna narzędzia i potrafi wyprodukować, tak zrobiliśmy dla Toyoty na przykład, że wyprodukowaliśmy system, w którym księgowa, taka naprawdę rasowa księgowa, kiedy ona już ten system miała wdrożony, to to było idealne rozwiązanie, ponieważ ona już nie kombinowała. To jest tak, problem nie leży jakby w informacji, problem leży w mentalności. Większość księgowych, których my poznajemy, tych, którzy pracują w firmach, to oni myślą, że firmy są po to, żeby oni mieli pracę i dokumenty. Tak? My mówimy, jest odwrotnie, to księgowość powinna wspierać ten proces zarządczy i bardziej podpowiadać pewne rzeczy, ale jednak jako ta druga, a nie jako pierwsza. Często jest tak, że prezesi pytają księgowych o różne rzeczy, co no, jakby daje mi pewien obraz tej firmy, ale to też stawia księgową jakby na równej pozycji z prezesem, a tak nie jest. Nie daj Boże, żeby księgowi czy informatycy zarządzali firmami, to się źle kończy zazwyczaj. Źle się kończy, ale to też jest taki ważny sygnał, że należy znaleźć ten wspólny język pomiędzy działem księgowym a działem zarządzającym i często tutaj jest ten wspólny język na linii księgowy, właściciel lub prezes firmy. Jest, tylko że jeszcze raz mówię, to jest tak jak każdy system. Ten system trzeba po prostu wyprodukować. To nie działa w sposób automatyczny, tym bardziej, że ci ludzie, którzy są gdzieś tam zapętleni we wspólnej pracy, no często różne inne warunki temu przeszkadzają. Ludzie, którzy przychodzą z zewnątrz, mają jakby no właśnie tą przewagę, że mogą. Poza tym jest też ten aspekt taki, że księgowa jest podwładną szefa, a firma zewnętrzna jednak nim nie jest. Więc mi czasami łatwiej przychodzi powiedzenie trudnych spraw zarządowi, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że wprowadzenie takiego narzędzia kontrolingowego, czy takiego kontrolingu w firmie, czy takiej księgowości zarządczej daje bardzo wymierne efekty, ale ona wymaga też troszkę pracy i przeorganizowania czasami pewnych elementów w firmie. I tutaj ta praca po stronie firmy też jest do wykonania. Czy to jest też prawda? Zawsze łatwa. No właśnie, tak widzę, że pan też się uśmiecha, czyli tutaj są jakieś już doświadczenia też pewnie te trudniejsze w pracy z zarządami, bo mam wrażenie, że to jest też aspekt, tak jak pan wspomniał przed chwilą, mentalny, praca nad mentalnością, nad psychologią, bo pewne rzeczy trzeba dopuścić, pewne rzeczy trzeba odciąć, natomiast to jest też zmiana pewna hierarchii, no bo tak jak pan wspomniał, księgowa dzisiaj nie może być na równi z właścicielem czy z prezesem firmy. No tak, ale to też jest, wie pan, to jest też troszkę inaczej, bo tak, po pierwsze my prezentujemy, znaczy jeżeli mówimy o takiej nowoczesnym podejściu do księgowości w firmie, to ja myślę, że ta księgowość powinna mieć trzy kompetencje co najmniej równe. Pierwsza to jest księgowa, o której nie ma co rozmawiać, bo ona powinna być. Druga to jest informatyczna, ponieważ ten prezes, jak już ma ten system wymyślony, to teraz to jeszcze musi ubrać w informatykę. I często dzieje się tak, że my przychodzimy do firm i prezes mówi tak, informatycy byli do niczego, księgowa do niczego, wszyscy byli do niczego, bo on zapłacił dużo pieniędzy, ma to wszystko zrobione i mu to nie chodzi. Ale my to weryfikujemy i ja mówię, przepraszam bardzo, nie. Byli do czego? Dobrze, za dobrą pracę wszyscy zrobili. No to prezes pyta, dlaczego mi to nie chodzi? No ja mówię, bo nikt nie miał koncepcji, co na końcu ma być, tak? Co ma być tym efektem finalnym. Każdy zrobił swój odcinek, ale to się nie spięło jakby wszystko razem. Czyli poszliśmy do fajnego sklepu, kupiliśmy fajne ciuchy, ubraliśmy na siebie, a to się nie spina potem. I to jest między innymi coś takiego. Stąd jakby my wchodząc na tą usługę taką standardową, no jesteśmy troszkę zakładnikiem, bo my musimy zbudować system, dopasować do tego narzędzia elektroniczne i potem na tym pracujemy. My już tutaj nie możemy na nikogo zwalić, czy ktoś to nam zrobił. To jest taka też troszkę gwarancja, ale najistotniejszą kompetencją jest to, żeby czuć ten proces zarządczy, co ten prezes, bo to jest tak, że my też musimy podpowiedzieć trochę, co on w tej księgowości jeszcze może dostać, bo oni często, to są często firmy, które się bardzo szybko rozwijały,
i jakby ten tył nie nadąża. Ja mam takie firmy informatyczne, które mówią mi tak, właściciele, że oni informatycznie sprzedają takie rzeczy, które są w XXI albo dalej wieku, ale ich wiedza na temat firmy i księgowość jest w wieku XIX. Nie? To się jakby nie spina teraz razem wszystko, nie? Ale to jest chyba właśnie też pochodne tego kierunku, który firma obiera, ponieważ jeżeli pędzi w rozwoju, rozwija się w tym co jest, w czym jest najlepsza, czyli tak tutaj w dziale informatycznym, to może po drodze umknąć wiele innych tematów i tutaj chyba jest potrzeba fachowców też właśnie z zewnątrz, żeby ich w cudzysłowie wpuścić do swojej firmy, żeby porozmawiać i żeby niektóre procesy nadrobić, ponieważ jak już za daleko już zabrniemy w takiej dysproporcji, to może w tej firmie też się zrobić chaos i firma Nominus jest w stanie tutaj w tym temacie też bardzo mocno pomóc i poukładać wiele aspektów. Tak, dokładnie. Można się przeinwestować, można iść kawałek za daleko. No proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli budujemy firmy i ta firma rośnie, no to ona ma coraz więcej jakby różnego rodzaju informacji do przetworzenia firmy, prawda? I to jest trochę tak, że ci ludzie, którzy pracują z tą informacją, oni powinni troszkę rosnąć z tą firmą, to znaczy nabywać coraz to większych kompetencji. Zresztą my, jak wszyscy wiemy dobrze, żyjemy w takich czasach, zresztą o tym pisał w swoim czasie Lem w bombie megabitowej, że dożyjemy czasu, w którym ilość bitów, która do nas będzie dochodziła, będzie tak duża, że nie będziemy w stanie ich zaabsorbować. A nawet te, które zaabsorbujemy, nie będziemy w stanie zrozumieć. I trochę tak się dzieje w firmach z księgowością i z danymi finansowymi, prawda? Że tych informacji jest tak dużo, że gdyby ten prezes czy właściciel teraz miał te wszystkie informacje oglądać i z księgową rozmawiać, to on by zwariował, on by nie mógłby robić niczego innego. Więc cała rzecz polega na tym, żeby znaleźć takie heurystyki, bo tym jest tak naprawdę ta księgowość zarządcza, żeby dać temu człowiekowi jakby jeden krótki, spójny zbiór informacji do zarządzania firmą. Oczywiście pod to są pozaszywane bardzo szczegółowe rzeczy, jeżeli musimy prowadzić takie analizy, ale generalnie chodzi o to, żeby prezes i zarząd dostali informacje z księgowości, takie, które pozwalają im na zarządzanie i na efektywne zarządzanie firmą, procesem, strategią, tego typu rzeczami. I to do końca, nie do końca ma dużo wspólnego z księgowością, bo księgowość wtedy schodzi tylko i wyłącznie do rangi takiego procesora, który przetwarza dane. Czy jak mu tam wrzucimy śmieci, to on wyrzuci śmieci, tak? Więc trzeba zacząć, co on ma wyrzucić, a dopiero potem zobaczyć, jak to opomiarować w firmie. To jest trudne dla księgowych, które często siedzą w tych firmach po kilkanaście lat, są przyzwyczajone cały czas do tego samego i to nie jest jakby przytyk do tych księgowych, tylko one nie miały gdzie tych kompetencji nabyć, no bo gdzie miały te kompetencje nabyć. Tak? Zgadzam się i tu przychodzi mi taka myśl, kiedyś od jednego z przedsiębiorców usłyszałem takie zdanie, że kiedyś przewagą było posiadanie dóbr materialnych, czyli maszyny, czyli jakiegoś sprzętu, następnie tą przewagą było zdobywanie informacji, posiadanie tych informacji. Po dzisiejszej rozmowie mam wrażenie, że to już nie tylko jest posiadanie informacji, to już jest wykorzystywanie tych informacji w praktyce, ale też odpowiednie wnioski i wyciąganie odpowiednich wniosków z tych informacji. I myślę, że takim przesłaniem jest też dzisiaj ta rozmowa, że te wnioski trzeba odpowiednio wyciągać z informacji, które mamy, ale też je wykorzystywać do rozwoju firmy. Ja myślę, panie Grzegorzu, że dzisiaj ta nasza rozmowa to był wartościowy temat, wartościowe 20 minut dla wielu przedsiębiorców i mam nadzieję, że przedsiębiorcy będą do tej rozmowy wracać, ale także wracać z telefonem czy z e-mailem do pana, żeby te tematy poruszyć, żeby takimi tematami zainteresować się, bo wcale ta księgowość, jak widocznie, to nie musi być ten dział w firmie, który jest zły i który nie do końca przynosi wymierne korzyści. Natomiast może on powodować bardzo szybki rozwój firmy i pozwolić zrobić kolejny krok w rozwoju albo nadgonić to, czego nie robiliśmy przez poprzednie kilkanaście miesięcy. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia na spotkaniach partnerskich klubów biznesu i przy rozmowach z naszymi partnerami. Jasne. Dziękuję bardzo. No, dziękuję Państwu. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.